Witam Państwa ponownie i rozpoczynamy dalszą część naszego przedpołudniowego spotkania w telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, wybory samorządowe już za miesiąc, ale w cieniu tych warszawsko-krakowsko-gdańsko-katowickich bitew rozgrywają się bitwy mniejsze, ale równie ważne, drodzy Państwo, w mniejszych miastach. Dlatego moim gościem telefonicznym jest pan poseł Tomasz Latos i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Bydgoszczy. Czy się słyszymy, panie pośle? Dzień dobry. Tak, słyszymy się. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie pośle, no patrzę na dzisiejszy sondaż wyborczy w Polsce The Times. No, pana przeciwnik Rafał Bruski to Komitet Obywatelski 47,4. Pana wynik jest 21,1. No właśnie, jak pan zamierza, nie wiem, przyspieszyć, nadrobić tę różnicę? Przede wszystkim nie patrzę na sondaże. One były w przeszłości różne. Były takie, które nawet podawały to, że ja prowadzę przed pierwszą turą. To jest naprawdę w tej chwili nieważne. Ja spotykam się, rozmawiam z mieszkańcami, robię swoje, buduję program dla mojego kochanego miasta, 8. co do wielkości miasta w Polsce, które no, w dużym stopniu nie rozwija się tak, jak ja bym tego oczekiwał, jak oczekują tego mieszkańcy, bo to jest najważniejsze. Stąd też wspólnie, podkreślam, wspólnie chcę budować wielką Bydgoszcz, chcę budować miasta na miarę naszych ambicji, a prezydent obecny, no niestety, on dzieli mieszkańców na tych lepszych i gorszych, z którymi warto rozmawiać i z którymi nie warto rozmawiać, nie warto podać ręki. To jest jego wybór, moim zdaniem błąd. Moim zdaniem prezydent powinien być ponad podziałami, powinien być dla wszystkich i wszystkimi umieć i chcieć współpracować. Tak więc, jak powiedziałem, robię swoje. Jednocześnie druga strona przy tych no, podobno tak korzystnych dla nich sondażach jednocześnie atakuje mnie dzień w dzień. Ja usłyszałem, jestem w tej chwili w Warszawie, usłyszałem, że nawet tutaj w stolicy, gdzie to jest jak w soczewce, skupia się różnego rodzaju problemy kampanii wyborczej, nie ma tak brutalnych ataków, jak to jest w Bydgoszczy. Jestem codziennie opluwany w najróżniejszy sposób, wyjątkowo cyniczny, brutalny. Ewidentnie ktoś uznał, że jedyną szansą dla obecnego prezydenta jest próba zniszczenia mojego wizerunku. Stąd też w poniedziałek będzie proces wyborczy. Być może nie jedyny, no bo no, no nie mogę nie reagować zupełnie na to, co się dzieje. A rozumiem, że składa pan pozew, tak? W trybie... Składam pozew, no nie przeciwko prezydentowi, bo tu przyjęto wyraźnie taki podział, że obecny, mój kontrkandydat stoi w tle. On mówi o tym, co chce zrobić. No widocznie uznał, że zbyt mało zrobił przez 8 lat. W związku z tym sposób nawet wirtualnych prezentacji mówi o tym, co chce zrobić w kolejnej kadencji. Natomiast mnie atakują różni inni ludzie z jego otoczenia, posłowie, radni, jakieś inne jeszcze osoby, więc ten pozew jest przeciwko jednemu z posłów. A co takiego powiedział pan poseł? Nie można... Proszę? Co takiego powiedział? Znaczy, czym się pan poczuł? No ja nie będę reklamował tego, panie redaktorze, co on powiedział. Po prostu w sposób obrzydliwy zostałem zwyczajnie poniżony, no bo to tak należałoby właściwie to potraktować. Nie będę tego komentował. Ja staram się robić swoje, postępować elegancko. Może to nie wszystkim się podoba, ale uważam, że w ten sposób powinno się prowadzić kampanię. Cieszę się, że są porządni ludzie, którzy potrafią się też za mną ująć. Jeżeli z kolei radni z Platformy oskarżali mnie, że rzekomo nic nie zrobiłem dla Bydgoszczy, zareagowali natychmiast dyrektorzy szpitali bydgoskich, przypomnieli,
ponad 700 milionów złotych, które szpitale bydgoskie otrzymały dzięki mojemu staraniu, dzięki mojemu stawiennictwu. Jest oczywiście więcej, ale cieszę się, że ludzie sami reagują, że to nie muszę ja prostować różnego rodzaju pomówień i tego dokładnie typu działań. Panie pośle, bo mówi się, że pana kontrkandydat, pan Bruski, no to tylko w kampanii wyborczej lubi bratać się, że tak powiem, ze zwykłymi ludźmi, rozmawiać z nimi, a kiedy rządził, no ciężko było się i do niego dostać, do gabinetu, i zasadniczo nie był takim otwartym. Myśli pan, że to jest taka gra obliczona, cyniczna gra po części, myślę, obliczona tylko i wyłącznie na kampanię wyborczą? No niestety rzeczywiście te kontakty, na brak tych kontaktów narzekają moi rozmówcy, takie są fakty, ale teraz też niezbyt wiele się zmieniło. Miałem kilka dni temu konferencję prasową na ulicy Babia Wieś, gdzie wskutek dopuszczenia, no, decyzją Rady i Prezydenta dewelopera do inwestycji bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wykopaniu wielkiego dołu nie było można w okolicy, trzeba było wstrzymać jazdę tramwajów, a okoliczne kamienice, domy zaczęły pękać. Ludzie są zrozpaczeni, mówią, że wręcz stracili dorobek życia. Nie ma reakcji ze strony ratusza, przynajmniej reakcji właściwej, oczekiwanej dla mieszkańców, prawdziwie wyciągniętej pomocnej dłoni, a w zamian za to na ostatniej w tym tygodniu sesji Rady Miasta w środę podejmowana jest decyzja o zbyciu kolejnych działek temu samemu podmiotowi po sąsiedzku. Nie wiem, no, czy to jest odpowiedź na te wręcz płacze mieszkańców i błaganie o pomoc. No tak to wygląda w praktyce, ten dialog z mieszkańcami. Wspomniał pan, panie pośle, o tym pozwie w trybie wyborczym, ale czy to nie jest dzisiaj tak, już wychodząc nieco bardziej poza Bydgoszcz, że, ale gdzieś tutaj się te kwestie skupiają z tego, co pan mówi, z tego, co wszyscy widzimy również. Czy to nie jest tak, że dzisiaj Platforma Obywatelska poprzez brak jakiegoś spójnego programu, koncepcji, tak naprawdę prowadzi tylko i wyłącznie czarną kampanię wyborczą, bo widzimy to również w innych miastach, w Warszawie, w Gdańsku, w Katowicach. Jak pan sądzi? Znaczy, ja widzę u siebie, trudno, nie śledzę dokładnie, jak to jest gdzie indziej, natomiast widzę u siebie wyjątkowo brutalną, czarną kampanię, która nic tak naprawdę nie wnosi. Ja bym wolał usłyszeć, co przyszły, a mam nadzieję odchodzący, co tak naprawdę odchodzący prezydent Bydgoszczy proponuje nawet teraz w tej kampanii mieszkańcom. Wolałbym więcej konkretów i skupienie się na tym, również przez jego zaplecze, które mnie w taki sposób atakuje. Ja naprawdę chcę, abyśmy budowali Bydgoszcz na miarę naszych ambicji i marzeń, a nie na tu i teraz. Pan prezydent Bruski sam o sobie na jednym z portali społecznościowych napisał, odpowiadając na moje zarzuty, że woli być maruderem. No ja bym jednak nie chciał, żeby prezydent 8 co do wielkości miasta w Polsce chciał być, czy w ogóle był maruderem. A to, jak się buduje kryte lodowisko za 20 kilka milionów złotych i buduje się trybuny na 300 miejsc, no to to jest rzeczywiście bycie maruderem, no bo przepraszam, jaką imprezę my mamy w takim miejscu zorganizować. Teraz buduje się basen olimpijski z całym zapleczem, gdzie też mogą być rozgrywane nawet bardzo poważne zawody. Dla odmiany miejsc ma być 450. No to są po prostu jakieś żarty. To w mieście kilkutysięcznym być może byłoby wystarczające, a nie w mieście blisko 360 tysięcy. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy przede wszystkim powodzenia. Drodzy państwo, Bydgoszcz nie różni się naprawdę, jak patrzę na sposób prowadzenia kampanii przez Platformę Obywatelską, nie różni się szczególnie od Warszawy i innych dużych miast. Serdecznie dziękujemy, panie pośle.
Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Drodzy państwo, to był poseł Latos, kandydat na prezydenta Bydgoszczy Zjednoczonej Prawicy. Zwróćmy uwagę na tego polityka, ma naprawdę bardzo sporo do powiedzenia. A już za moment dalej jesteśmy w tematyce wyborczej, bo Marcin Fiołek przywiózł dosłownie sprzed kilkunastu minut rozmowę z Patrykiem Jakim. To z kolei, jak wszyscy pewnie wiemy, kandydat na prezydenta Warszawy, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę. Zapraszam państwa na tę rozmowę. Sondaże opinii publicznej w Warszawie. W pierwszej turze 2-3 punkty straty do Rafała Trzaskowskiego, no ale w drugiej ta strata jest już bardziej wyraźna. Wydaje się, zdaniem niektórych, nie do przeskoczenia. A może się mylę? Najważniejsza jest tendencja. Jak zaczynałem swój wyścig o prezydenturę w Warszawie, to w pierwszej turze Rafał Trzaskowski miał 30% przewagi. Dzisiaj już praktycznie jest remis i to w każdym sondażu. Natomiast w drugiej turze to jest różnie. No, niektóre sondaże pokazują 6% różnicy, niektóre dużo więcej, ale przecież każdy, kto rozumie politykę, wie, że dzisiaj druga tura nie ma żadnego znaczenia, ponieważ po pierwszej turze jest nowe otwarcie. Dlatego dzisiaj najważniejsze są wyniki pierwszej tury, a tu jest remis i wszyscy musimy się zmobilizować, jeżeli chcemy uczciwej Warszawy, do tego, żeby już w pierwszej turze nie tracić głosu. Żeby nawet jeżeli widzicie, że są jacyś mali kandydaci, ale których lubicie, są tam tacy, których ja również lubię, ale dzisiaj już nie wolno rozdrabniać głosów, bo wszystko może się rozstrzygnąć w pierwszej turze. Dlatego jeżeli chcemy uczciwej Warszawy, musimy się skonsolidować i mocno walczyć już w pierwszej turze. Mówi pan o pierwszej turze, ale ta druga będzie oczywiście decydująca i to nowe otwarcie, to będzie też chyba nowe otwarcie, jeśli chodzi o walkę o wyborców, także tych lewicowych, także tych liberalnych. Jaką ofertę ma pan dla nich? Dla nich, którzy są bardzo często niechętni, instynktownie dla Prawa i Sprawiedliwości kandydatów. Chcę pokazać, że Warszawa może więcej, że Warszawa rozwija się bardzo dobrze, że wszyscy kochamy to miasto, natomiast nie wykorzystuje swoich szans, bo słaba jest jakość zarządzania ratuszem i też, że Warszawa potrzebuje kogoś, kto zaangażuje się całym swoim sercem w Warszawę. A dzisiaj niestety jest tak, że pani prezydent często jej w ogóle nie ma w ratuszu. Rafał Trzaskowski też bynajmniej nie jest znany ze swojej pracowitości, a ja uważam, że władze ratusza powinny być takie jak Warszawa, a Warszawa jest niezwykle pracowita, kreatywna. Niektórzy mówią, że warszawiacy pracują w ogóle najciężej w tej części Europy. Będzie potrzebne jakieś odcięcie od Prawa i Sprawiedliwości, od szyldu tej partii? Czy ja nie jestem członkiem w ogóle Prawa i Sprawiedliwości, o czym mało kto pamięta. Natomiast ja jestem przekonany, że najważniejszy jest program i my ten program naprawdę mamy. Programem Rafała Trzaskowskiego jest to, że PiS jest zły. A ja uważam, że Warszawa nie zasługuje na taki ideologiczny program, ponieważ prezydent Warszawy powinien się skoncentrować na rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, miejsc w żłobkach, przedszkolach, poprawie infrastruktury społecznej. Naprawdę jest wiele problemów do rozwiązania. Tu nie ideologia i nie PiS jest najważniejsze. A jak ważne w tym wyścigu będą te debaty, o których słychać, że coraz bliżej, coraz głośniej o nich? Będą istotne, ale żeby były najważniejsze, to zobaczymy. No zobaczymy, czy w ogóle do nich dojdzie, bo na razie sztab Trzaskowskiego robi wszystko, żeby do nich nie doszło. To jeszcze na koniec pytanie o akcję Trzaskowski Watch. Niektórzy komentatorzy wskazują, że no pan jako polityk z Opola wytyka tutaj pochodzenie krakowskie Rafałowi Trzaskowskiemu. O to chodzi w tej akcji? Absolutnie nie. Tu nikt nikomu nie wytyka pochodzenia. Tu chodzi o coś innego. Mianowicie i ja jako poseł w swoim okręgu złożyłem obietnicę i Rafał Trzaskowski w swoim okręgu złożył obietnicę. I teraz jest taki moment, gdzie można sprawdzić, czy kto słowa dotrzymał. Ja w swoim okręgu zrealizowałem więcej nawet niż obiecałem, a Rafał Trzaskowski, jak wiele wskazuje, nie dotrzymał żadnych obietnic w Krakowie. I co to oznacza? To oznacza, że tak samo będzie w Warszawie. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać czyjeś pochodzenie. Tu chodzi o to, żeby sprawdzać, czy polityk jest wiarygodny, czy dotrzymuje słowa. I każdy może to zobaczyć w Krakowie.